Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z regionu, w tym serwisie m.in. Nastąpiły w wyniku załamania się tamy bobrów. Najwięcej interwencji w powiatach kluczborskim i oleskim. Im mniejsza jest populacja, tym to ryzyko kontaktu chorego dzika ze zdrowym jest mniejsze. Myśliwi odstrzelą ponad 300 zwierząt. Wydaniem tej decyzji kończymy taki bardzo ważny etap prac formalnych. Obwodnica Głogówka staje się faktem. Zalane posesje, woda w piwnicach i mieszkaniach. Strażacy od wczoraj walczą z podniesionym poziomem wody w powiatach kluczborskim i oleskim. Dzisiaj najgorsza sytuacja była w miejscowości Radawie. Relacja Hanny Honisz. Choć to jeszcze nie roztopy, to mieszkańcy powiatu kluczborskiego i oleskiego od wczoraj zmagali się z podwyższonym poziomem wody, a w konsekwencji lokalnymi zalaniami. Nie możemy tutaj mówić o zagrożeniu powodziowym, możemy tutaj mówić o lokalnych podtopieniach. Od wczorajszego dnia, gdzie na terenie powiatu kluczborskiego strażacy interweniowali w związku z przyborem wód, czyli warunkami atmosferycznymi, które spowodowały lokalne podtopienia w kilku miejscowościach, Kujakowice Górne, Dolne, Łowkowice i miejscowość Kluczbork. Od wczesnych godzin porannych w miejscowości Radawie w powiecie oleskim strażacy mieli ręce pełne roboty. Wójt gminy Zębowice powołał też zespół zarządzania kryzysowego, aby opanować sytuację. O godzinie 4:30 nastąpiły wycie syren z uwagi na podtopienia, które nastąpiły w wyniku załamania się tamy bobrów, które gdzieś tam na przepuście kolejowym zrobiły swoją tamę. Spiętrzyły tak dużą ilość wody, że ta woda pod wpływem naporu ruszyła w stronę miejscowości Radawie. Mamy około 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym używany jest sprzęt ze Straży Pożarnej, urządzenia do workowania, usypywania właśnie worków piaskiem. Poza tym działa sprzęt ciężki w postaci koparki. Zalane zostały dwa mieszkania i kilka piwnic. Poza tym uszkodzone zostały przepusty i nawierzchnie asfaltowe. Trwa szacowanie strat. Wody już nie przybywa, dlatego mieszkańcy są spokojniejsi. Wszystko zaczyna nam już ładnie opadać, także no chyba powracamy do normy i będzie dobrze. Czy w waszej piwnicy również jest woda? Tak, tak. W piwnicy nie mamy, mamy kotłownię. Sytuacja została opanowana, straż bardzo dobrze sobie szybciutko uporała się z tym poziomem wody. W miejscowości Radawie mieszka około 800 osób. W okolicy zadomowiły się bobry, a ich populacja wzrasta z każdym rokiem. To już druga taka sytuacja, że z powodu tamy zbudowanej przez te zwierzęta woda w lokalnej rzece wezbrała. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Na terenie województwa zostanie odstrzelonych ponad 300 dzików. Zdaniem urzędników to konieczność, bo te zwierzęta przenoszą wirusa ASF, który jest śmiertelnie groźny dla trzody chlewnej. I choć ta choroba znana jest w Polsce od 10 lat, wciąż jest zmorą hodowców. Maciej Wójtowicz. Odstrzał sanitarny, bo tak nazywają się działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, przeprowadzi 61 kół łowieckich w regionie. Tutaj chodzi o zmniejszenie kontaktów dzików między sobą. Im mniejsza jest populacja, tym to ryzyko kontaktu chorego dzika ze zdrowym jest mniejsze i przeniesienie choroby jest mniejsze. Myśliwi będą strzelać tylko tam, gdzie stwierdzono ognisko wirusa wśród dzików lub istnieje wysokie ryzyko jego wystąpienia. Usuwane będą również padłe zwierzęta, które są największym źródłem choroby, zwłaszcza w okresie zimowym. Mapa stref dokładnie obrazuje stopień zagrożenia zarówno w kraju, jak i w naszym regionie. Nie mieliśmy przypadków u świń, w związku z czym nie występuje tak zwana strefa trzecia, czyli czerwona. Strefa różowa pojawia się w momencie, kiedy mamy wynik dodatni, potwierdzenie bądź przeciwciał, bądź choroby u dzikich zwierząt, u dzika. Strefa niebieska jest to tak zwana strefa buforowa, która jak gdyby ogranicza strefę różową. Strefy różowe występują m.in. w powiatach brzeskim czy namysłowskim. Z kolei strefy białe są wolne od wirusa. Afrykański pomór świń poza dzikami jest śmiertelny także dla trzody chlewnej. Wirusa na teren gospodarstwa mogą sprowadzić na przykład chodzące samopas zwierzęta domowe. Ale nie tylko, bo przenosi się on nawet na sprzęcie rolniczym, wykorzystywanym na polach, gdzie bytują dziki. By temu zapobiec, w strefach, gdzie zagrożona skażeniem jest trzoda, hodowcy od lat przestrzegają zasad tzw. bioasekuracji. Jest obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych, jest to obowiązek zmieniania i używania odzieży ochronnej jednorazowej,
Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj właściwa pasza, właściwa wyściółka. A to przynosi efekty. W ubiegłym roku na terenie samego powiatu opolskiego przeprowadzono aż 582 kontrole gospodarstw, które wykazały, że rolnicy wzorowo stosują się do zasad bioasekuracji. Mimo to sami hodowcy są niezadowoleni z obecnej sytuacji w regionie, zwracając uwagę na związane z wirusem ASF problemy w branży. Coraz więcej ferm hodowlanych się likwiduje. Ludzie muszą mieć perspektywę. Mało kto dzisiaj chciałby zakładać nową fermę przy takim ogromnym zagrożeniu, które może spowodować w każdym momencie plajtę firmy, bankructwo firmy. Wiedzieć, że są upadki, jest likwidacja stad, wyznacza się strefy, z których jest utrudniona w ogóle sprzedaż tej trzody i wtedy automatycznie cena spada nawet na te zdrowe zwierzęta z tej strefy. Trudności z odbiorem, nie wszystkie firmy chcą to robić. To po ogromne zakłócenie w handlu, w obrocie, oby to nas nie dotknęło. Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, liczba zakażonych dzików jest mniejsza niż w roku ubiegłym. Ich zaplanowany odstrzał potrwa do końca marca. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Burmistrz Głogówka podpisał decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy wschodniej Głogówka. To zielone światło dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, który będzie mógł ruszać z przetargiem na wykonanie dokumentacji inwestycji. Dzięki niej uda się wyprowadzić ruch ciężarowy z centrum miasta. Zanim burmistrz złożył podpis na decyzji środowiskowej, w temacie musiały się też wypowiedzieć inne instytucje. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid i Wody Polskie. Przeciwwskazań do budowy urzędnicy nie dostrzegli. W Głogówku zacierają ręce, bo arteria odciąży ruch w mieście. Wydaniem tej decyzji kończymy taki bardzo ważny etap prac formalnych, które wykonywaliśmy tutaj w gminie Głogówek. Wydanie tej decyzji stanowi podstawę do dalszych prac projektowych. A tymi zajmie się wykonawca inwestycji, Zarząd Dróg Wojewódzkich. Następnym krokiem jest opracowanie dokumentacji na ogłoszenie przetargu w celu zaprojektowania tej obwodnicy. Myślę, że w pierwszym lub drugim kwartale tego roku ogłosimy przetarg i rozstrzygniemy go. Starania o powstanie obwodnicy zostały podjęte przed kilku laty. Chodzi głównie o rozładowanie ruchu ciężarowego, który kumuluje się na rondzie imienia Georga III von Oberstdorfa, gdzie droga wojewódzka nr 416 zbiega się z drogą krajową nr 40. Przy większym ruchu to jest korek non-stop tu jest. Ruch, zwłaszcza towarowy, pani zdaniem sprawia duże niebezpieczeństwo dla pieszych? Najbardziej na ulicy... Jak w stronę cmentarza, tam jest, w stronę Mochowa, tam jest bardzo niebezpiecznie i dla przechodniów, i dla jeżdżących autami osobowymi. Na powstanie obwodnicy Głogówek ma zagwarantowany 28,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a koszt całej inwestycji może wynieść nawet 58 milionów złotych. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 416 w mieście to 3699 pojazdów na dobę. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Przed wakacjami w Byczynie zostanie oddany do użytku nowy żłobek. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad 30 najmłodszych mieszkańców. To odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy za kilka miesięcy będą mogli skorzystać z pomocy placówki. Natalia Janus-Hempel. W budynku szkoły przy ulicy Poznańskiej w Byczynie praca wre. Trwają roboty budowlane, które mają przystosować parter na potrzeby powstającego tu żłobka. Mieliśmy tutaj sygnały, bardzo wiele sygnałów ze strony rodziców, szczególnie mam, które powróciły z okresu, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i chciałyby z powrotem wrócić na rynek pracy. Także to jest wielki ukłon właśnie w stronę tutaj rodziców. Gmina Byczyna otrzymała dofinansowanie rządowe w wysokości 2 300 000 zł, z czego 1 000 000 przeznaczony będzie na funkcjonowanie żłobka, a pozostała kwota na adaptację, prace budowlane i wyposażenie. W nowo powstałych tych pomieszczeniach dzieci będą miały do dyspozycji 2 sale zabaw, jadalnię, 2 sypialnie, łazienkę, gabinet pielęgniarki oraz personel będzie miał gabinety administracyjne. Czas realizacji jest dość krótki, a przed wykonawcą jeszcze sporo pracy.
Prace przeprowadzane idą nam w dobrym tempie. Aktualnie przeprowadziliśmy już prace elektryczne, hydrauliczne, podtynkowe i zabieramy się za etap już gładzenia ścian. Natomiast jeszcze czekają nas tutaj prace związane z placem zabaw oraz z terenami zewnętrznymi. Prace mają zakończyć się w maju tego roku. Jednak według planów gminy dzieci pojawią się tu 1 lipca. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Cała idea polega na tym, żeby odtworzyć charakter reprezentacyjny tego miejsca. Zabytkowy Park Wolności odzyska dawną funkcję. Uniwersytet Opolski z prestiżowym członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów. Organizacja ta zrzesza instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy oraz jest jednym z głównych partnerów Komisji Europejskiej. To stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie. Co za tym idzie, reprezentuje ten sektor na różnych forach, między innymi na forum społecznym, ale również na forum politycznym, czyli mowa tutaj o Komisji Europejskiej czy Parlamencie Europejskim, czyli tych instytucjach, które tak naprawdę decydują o tym, jak wygląda szkolnictwo, jak wygląda to na poziomie badawczym, czyli badań naukowych, czy generalnie rozwoju instytucji. Korzyści, jakie mogą wyniknąć z członkostwa, to z całą pewnością jest możliwość wymiany doświadczeń, możliwość wymiany dobrych praktyk między uczelniami, ale również udział we wspólnych projektach badawczych. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Pościg i zatrzymanie na ulicach Krapkowic. W ręce kryminalnych wpadli mężczyźni w wieku 42 i 46 lat. Odpowiedzą teraz za kradzieże i włamania. W śledztwie pojawia się także wątek narkotykowy. Podejrzani zostali zatrzymani, kiedy pokonali krapkowickie ulice przywłaszczonym autem. W dodatku kierujący nigdy nie posiadał prawa jazdy. Poszkodowani, którzy zostali przez mężczyzn obrabowani, oszacowali straty na 90 tysięcy złotych. Poseł na Sejm Marcin Ociepa zarejestrował własny komitet wyborczy na nadchodzące wybory samorządowe. Jak zaznacza były wiceminister obrony i poseł na Sejm, celem komitetu jest rządzenie lub współrządzenie w minimum 10 powiatach. Lider stowarzyszenia Odnowa poparł m.in. Tomasza Krupę, Dorotę Przysiężną-Bator, Sebastiana Bacę, Jarosława Szóstkę, Marka Pietruszkę oraz Henryka Szewczuka. Jak zapowiada komitet wyborczy KWW Marcina Ociepy, silny region nie ma być konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości w regionie i zapowiada dalszą współpracę z tym ugrupowaniem. Z kolei portal opole.tvp.pl informuje, że 3 z 5 członków Zarządu Wojewódzkiego Polski 2050 w regionie opolskim zrezygnowało z przynależności do partii. Informację potwierdził opolski poseł na Sejm Adam Gomoła w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Chodzi o Piotra Sitnika, sekretarz Aleksandrę Pawlik oraz skarbniczkę Karolinę Sabok. Program Strefa Kultury wraca na antenę. W zastępstwie za Annę Święcicką poprowadzi go dla Państwa Maciej Wójtowicz. W najnowszym odcinku zobaczymy kolekcję dzieł sztuki oraz instrumentów etnicznych z całego świata. Odwiedzimy wystawę o tajemniczym tytule Mickiewicza Dwa Oblicza. Zajrzymy też za kulisy premierowego spektaklu Instrukcja dla pań sprzątających w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Premiera odcinka już dziś o godzinie 19:10. Zapraszamy. Strefa dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a w nich m.in. place zabaw, skatepark, boisko do gry w bóle czy hamaki. Tak ma się zmienić część sportowo-rekreacyjna Parku Miejskiego w Kluczborku. Wszystko ma być gotowe do wakacji. To jest, można powiedzieć, dawna część basenu, który był w Kluczborku. Ta część została przez panią Glanowską, która jest architektem, podzielona na pewne strefy, czyli strefia dla młodzieży, dla dzieci i dla osób starszych. W strefie dla młodzieży będzie rozbudowany skatepark, pump track, będzie miejsce, które już istnieje do ćwiczeń. W strefie dla dzieci będą oczywiście place zabaw i w strefie dla dorosłych będzie miejsce do gry w kule oraz do leżakowania i
wypoczynku. No, podzieliliśmy to na trzy strefy. Również chcemy to oczywiście póki co realizować z własnych środków, poszukując środków zewnętrznych. Ruszył przetarg na rewitalizację Gaju Bohaterów w Parku Wolności w Brzegu. Park wybudowano w 1908 roku, a jako miejsce pamięci funkcjonuje od 1928. Jak będzie teraz wyglądać, to sprawdzał Jakub Słupecki. Brzeg od zawsze słynął z bogatej przedwojennej architektury, która przez okres PRL-u uległa znacznej dewastacji. Jednym z takich obiektów jest dawny pomnik poległych w I wojnie światowej, znajdujący się w Gaju Bohaterów. Park Wolności składa się z dwóch części, to jest część leśna i część właśnie taka uporządkowana w stylu parku angielskiego i między innymi ten Gaj Bohaterów, a właściwie jest to jakby ukoronowanie tej naszych działań związaną z rewitalizacją kwadratówki, bo to też jest element tego gaju. Wybudowany w 1928 roku nie przetrwał do końca II wojny światowej. Po wojnie no jednoznacznie jako pomnik chwały oręża niemieckiego postanowiono, że zostanie zlikwidowany. Pylony zostały przewrócone, schody, które prowadziły do tych pylonów, zostały zasypane ziemią. Same pylony można do dzisiaj, jeden z większych fragmentów tych pylonów, odnaleźć tam w pobliżu. Prace, których zadaniem jest przywrócenie dawnej funkcji tego miejsca, mają zakończyć się do końca tego roku. Cała idea polega na tym, żeby odtworzyć charakter reprezentacyjny tego miejsca, no, nadać mu odpowiednią rangę w przestrzeni tego naszego parku, w tej części ogrodowej. Natomiast nie polega to na odtworzeniu tego pomnika oczywiście, tylko na nawiązaniu do zasady, według której był wybudowany przestrzennie i będzie się składał z odtworzenia schodów kamiennych, później takiego półkola również ułożonego nieregularnym kamieniem granitowym, chodników, które będą prowadziły u podnóża tych schodów i do wejścia na te schody. Pierwsza wojna światowa jest jednym z mroczniejszych okresów, który odcisnął silne piętno na mieszkańcach wschodniej, jak i zachodniej Europy. Do dziś wiele pomników upamiętniających ofiary Wielkiej Wojny można znaleźć w różnych zakątkach województwa. W Brzegu także znajdziemy tablice pamiątkowe związane właśnie z żołnierzami, mieszkańcami miasta, którzy służyli na różnych frontach I wojny światowej. No do dzisiaj na przykład na elewacji kościoła świętego Łukasza taka tablica się zachowała, członków po prostu gminy wyznaniowej. Na renowację pozyskano 833 tysiące złotych z rządowego programu odbudowy zabytków. A na koniec zapowiedź jednego z przyjemniejszych świąt w kalendarzu. Walentynkowe koncerty, konkursy z nagrodami dla zakochanych czy darmowe profilaktyczne badania serca. Te i wiele innych atrakcji na Święto Zakochanych przygotował Urząd Miasta Opola. Zapraszamy na Plac Kopernika, gdzie pojawi się specjalna walentynkowa instalacja dla zakochanych. Będą to różnego rodzaju napisy walentynkowe, kule śnieżne z atrakcjami, czy serca, przy których będziemy zachęcać do robienia sobie wspólnych zdjęć. Te tak zwane selfie można umieścić na swoich profilach facebookowych z hashtagiem Zakochani w Opolu. I dla tych, którzy to zrobią, przewidzieliśmy nagrody. Są to specjalne walentynkowe poduszki dla niego, dla niej. Natomiast 13 na Placu Kopernika, między innymi fantastyczny koncert, na który zapraszam o 17. Opolscy artyści będą śpiewać piosenki o miłości. Największe światowe przeboje, więc myślę, że będzie mnóstwo zabawy, mnóstwo emocji i pełne uczucia. Nasz główny serwis dobiega końca. Zaraz po nim prognoza pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Wiktoria Marszałek. Następnie rozmowa dnia. Dziś gościem Małgorzaty Liszt-Skupińskiej będzie profesor doktor habilitowany Jacek Lipok, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcam do oglądania. A ja spotkam się z Państwem ponownie w kolejnym serwisie informacyjnym o 21.30. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.